Nie wierzę w to, że Hania miałaś siostrę bliźniaczkę. Czy w końcu mogę zobaczyć, co mi zrobiłyście z włosami? Tak. Przecież już tak długo masz dwie siostry. Wiem, że siostry bliźniaczki to ogromne obciążenie i dużo kłopotu, no ale chyba sobie dajesz jakoś radę. Tak, mamo? Tak, mamusiu? O, a jakie słodkie kiciusie to dla nas! Poznajesz? Ty i twoje dwie siostry, tak? Zgadza się? Ty i twoje dwie siostry. O, i na tym zdjęciu też, z lodami. Nie pamiętasz tych wakacji? Amelka, widziałeś gdzieś taką podstawkę na tablet, drewnianą? Świetnie, zgubiłaś moją podstawkę. To teraz idź ją poszukaj i mi ją przynieś. Jak zwykle. Amelka, wiesz, gdzie jest taka podstawka drewniana na tablet? Przecież ty tu przed chwilą byłaś. Nieprawda, nie wchodziłam do ciebie od wczoraj. Poza tym byłam na dole. Mama ci może powiedzieć. Przecież Hania przed chwilą była inaczej ubrana. Przecież ty byłaś przed chwilą inaczej ubrana. Co? Przecież ja się nie przebierałam. O, jest! Ania, znalazłam! Co? Jaka Ania? Co? Nie wiesz, jaka Ania? Weź się puknij w głowę! Jaka Ania, Hania, opowiedz mi! I zresztą odejmij moją podstawkę! Nie! My ją pożyczyłyśmy, a poza tym powiedziałaś, że możemy. No my, a niby kto? Ogarnij się! Ania, już idę! Jaka Ania? Przecież u nas żadnej koleżanki dawno nie było. O, znalazłaś! Super! To oglądamy te TikToki. No, była u nas w pokoju. Uwaga, bo ta podkładka jest Amelki i może być awantura. Jak to, tu wy jesteście dwie? Jak to możliwe? No, co, zdziwiło cię to? Przecież ty od 12 lat masz siostry. No dobra, ty od 10. Amelka, wszystko z tobą w porządku? Ja nie mam drugiej siostry. Ja chciałam mieć tylko młodszą. To niemożliwe. To moja podkładka. Jak my teraz mamy to oglądać? Wszystko musisz. No dokładnie, jak zwykle wszystko popsuła. Już nie ma co oglądać. Idziemy. Mamo, jak to możliwe, że ja mam dwie siostry? Wczoraj jeszcze miałam jedną i to wredną, Hanie, a dzisiaj jeszcze jakaś Ania przyszła. Amelko, no co ty żartujesz sobie? Przecież już tak długo masz dwie siostry. Wiem, że siostry bliźniaczki to ogromne obciążenie i dużo kłopotu, no ale chyba sobie dajesz jakoś radę. Co? Jakoś sobie tego nie przypominam. Gdy byłam mała, to była tylko jedna Hania. Oj, proszę cię, Amelko, znowu zaczynasz, a zresztą poczekaj. Pokażę ci zdjęcia. Proszę. Poznajesz? Ty i twoje dwie siostry, tak? Zgadza się? Ty i twoje dwie siostry. O, i na tym zdjęciu też. Z lodami. Nie pamiętasz tych wakacji? Dobrze, Amelko, ty się nie denerwuj. Dzisiaj mamy fajny dzień. Zobacz, przyszły takie śliczne kolekcjonerskie kotki. Na razie będą tylko w Carrefourze, a my możemy wszystkie teraz przetestować, to mi pomożesz. A teraz proszę cię, złóż do końca pranie, bo ja muszę Kasperka położyć, dobrze? No, pomóż mu. Przyjdź za 20 minut na dół, to pokażę ci wszystkie rodzaje tych zabawek, dobrze? Cześć, skarżepyto bez kopyta! Skarżyłaś na nas mamie. Nie skarżyłam, tylko sobie jakoś nie przypominam, żebyście wy były dwie. Na początku była Hanka skakanka, a teraz jest jeszcze Anka skakanka. Dwie wredoty. Kto to mówi? Wredota pierwszej klasy. Idziemy, Ania. Hania, Ania! Hania, Ania, chodźcie tu, dziewczyny. Tak, mamo? Tak, mamusiu? O, a jakie słodkie kciusie to dla nas.
Oj tak, to prawda, to śliczna seria, pachnąca. Nazywają się Kitten Cafe i będę je otwierać, ale za Melką, przykro. Dziewczynki, proszę Was, nie dokuczajcie młodszej siostrze. Wy jesteście dwie, a ona jest jedna, sama taka. Mówiłam, że będzie skarżyła, ale mamo, my nic nie robiłyśmy, ona to wszystko zmyśla. Ale ostatnio ty, Aniu, strasznie Amelce dokuczałaś. Proszę cię, daj spokój. Jestem Hania, mamo. Jak to? I ty uważasz się za naszą mamę, nawet też nie potrafisz rozpoznać. No dobra, nie smućcie się. Dostaniecie chociaż po pluszaku. Proszę. Hop. Hop. Ale idźcie już na górę i proszę się spokojnie bawić. Amelka, chodź, kochanie. Rozmawiałam z siostrami, powiedziały, że będą lepsze dla ciebie, nie będą ci tak dokuczać. Dobrze? Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. A teraz obiecana nowa kolekcja. Słuchaj, to są lalki Kitten Cafe. Są opakowane w taki pojemniczek po kawie, a te plusze są pachnące, pomochaj. Ślicznie, co? Mają różne minki, a tutaj są takie małe kolekcjonerskie kotki do robienia biżuterii. To co, otwieramy? Tak. Co, które pierwsze? To. Proszę. A tam niespodzianka. Jak się to otwiera? Błyskawicznie. Jest. Chyba instrukcja. A, bo będzie potrzebne wody troszkę, wiesz? Szklanka. A to mogę otworzyć? Nie, poczekaj, nie otwieraj. Nie otwieraj, to jest niespodzianka ukryta, ale ją się bardzo specyficznie otwiera, a to za chwileczkę. Pokaż, co tam jeszcze masz. Masz kolekcjonerską całą taką. Musisz, jak to mogę otworzyć? Możesz. O, tu są te malutkie. Ciuszki. Chyba wiem już, które to będzie. A tu są takie duże te kotki, tak? To na pewno tutaj są. No dobra, otwieram. Jeszcze jest jakaś tu. Ubranka widzę, tak? Buciki, spódniczka. Tu. Skuterka, skuterka. Wow, lalka. Filiżanka z kawą. Ale ładne. Słodziak. Słodziak. No dobrze, to ty ją ubierz, a ja pójdę po szklankę wody i otworzymy tą magiczną saszetkę. Jak herbatka. Czekaj, przyniosę wodę. To weź na zewnątrz, poczekaj. Ale... Co się dzieje? Weź tak potrząśnij. Ojej! Jaki słodziak! Ale słodziak śliczny. Zielony, co on będzie tutaj mieszkał chyba, tak? Bo to jest ta biżuteria, jaką można nosić na łańcuszku. Super. Super, ja tu sobie siedzi, a on ma filiżankę kawki. To co, Amelko, jeszcze mało chcesz otworzyć? Tak. No to otwieraj. Owinie? Ojej, owinięta w jakąś taką... Ojejku, co to? Co? Hihi. O, jakiś słodziak. I co, tutaj możesz zrobić z tego na soletkę? Chyba tak. A tu masz tą filiżankę, kawki. No, cała kolekcja jest. O, tu jest pokazane, jak się robi. To się taki warkoczek chyba. Się tu przytrzymaj, mamo. Dobra, a ty robisz? Amelka, zostały jeszcze trzy duże i kilka małych. Będziesz mogła je wszystkie otworzyć. Tak. Chcesz? Tak. Ale wiesz, co musisz zrobić? Sprzątać w swoim pokoju. No to wiadomo, o co chodzi. To zabierz je sobie na górę, ale pamiętaj sprzątanie najpierw, dobra? No to pa, kochani. Musimy się jakoś zemścić na Amelce za to, że nam zabrała tą podstawkę. To nie może ujść jej na sucho. No dokładnie, musimy się jakoś na niej zemścić. Zatem pożyczyła nam tą podstawkę, więc nie wiem, o co jej odbiło. Proponuję pójść do niej do pokoju i zobaczyć, co ona teraz robi. Wtedy coś na pewno nam przyjdzie do głowy. To co, idziemy? O, mała biedna skarży pyta. O, widzę nowe zabaweczki. Wyjdźcie stąd już! Dobrze, dobrze, Amelsiuśku. Już idziemy. Amelka, chodź na chwilę na dół.
Już idę, mamo. Z drogi. Mam pomysł. Ej, Ania, zabieraj mi te zabawki. Świnie! Zostawiły tylko jedną zabawkę. Oddawajcie moje zabawki. Gdzie one są? Oddawaj moje zabawki, pewnie ty nie zabrałaś. Co? Jakie zabawki? A poza tym po co by nam one były? Wyjdź stąd, przecież sama nie pozwalałaś, żebyśmy były w twoim pokoju. Wiem, że wy je zabrałyście. Gdzie są moje zabawki? Amelka, wyjdź stąd w tym momencie. To jest nasz pokój. Chcę moje tu zabawki. Tu są drzwi. Dobra, dobra, wyluzujcie. Teraz nie mamy tych zabawek, Amelka, ale możemy je mieć. Więc wystarczy, że zrobisz nam kilka zadań, a my je zdobędziemy i ci damy. Idę powiedzieć mamie. Oj, już nie bądź taką skarżepytą. Wszyscy jak w szkole będą na ciebie mówili. A na razie jeszcze przemyśl sobie to w swoim pokoju, a my zaraz do ciebie przyjdziemy. A i podpowiedź, okej? Okay? Przemyślę to. Ania została na górze, a ja przyszłam się spytać, czy podjęłaś już decyzję, bo mamy dla ciebie pierwsze zadanie. Tak, przemyślałam, Anka skakanka. Pójdę do mamy, poskarżyć się niej, tak jak to ujęłaś. I wy mi macie oddać moje zabawki. I do widzenia, dziękuję. A w sumie, no tak, już idę do mamy. Czekaj, czekaj. I co z tego, że powiesz mamie? Przecież, no tak, zgubiły nam się. Mama ci przecież nie pomoże szukać, bo jest zarobiona. Ha, więc co ci to da niby? Ale wy nie macie. Ach, może tak, może nie. I no, to chcesz posłuchać pierwsze zadanie? No dobra, dawaj. Mama nam kazała wyjąć zmywanie i wsadzić brudne rzeczy. Idź, a dostaniesz nagrodę. Spróbujemy poszukać tych laleczek, chociaż nie wiem, czy nam się uda. Chyba, że zrobisz zadanie. To dobra, się postaram. Wyjdź, Anka. Ale idziesz zmywanie. Tak, ale wyjdź, Anka. Zadanie zrobione, proszę moje wszystkie zabawki natychmiast. No dobrze, idź do swojego pokoju, a ja ci je zaraz przyniosę. O, znalazłyśmy. Proszę. A teraz sio. No, ale wiesz co? Jeszcze jeden nam się zgubił. Jeden. Czego chcesz? Bo ostatnio widziałyśmy taki filmik z fryzurą i chciałobyśmy na kimś wytestować, a my myłyśmy włosy, więc nie możemy. Potrzebujemy manekina, ale go nie mamy. Ale na szczęście mamy ciebie, siostrzyczko. Chodź do łazienki. Za jakieś 5 minut my przeniesiemy wszystkie rzeczy, a ty usiądź sobie wygodnie na krzesełku i zrobimy ci fajną fryzurę. Naprawdę, będziesz zachwycona. No dobra, idź. Anio. Hanio. Dobrze, Hanio, ale ten eksperyment z włosami ma być bezpieczny, rozumiemy się? Ale mamo, przecież my wiemy, co robimy. W przyszłości zostaniemy fryzjerkami na pewno. Już się boję. Będzie dumna z tej fryzury. Długo jeszcze? Nie odwracaj się, popsujesz cały efekt. No dobrze, więc nasz eksperyment był dobrym pomysłem i się powiódł. Wyglądasz ślicznie. Czy w końcu mogę zobaczyć, co mi zrobiłyście z włosami? Tak. Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze nagroda za to, że byłaś grzeczna. Mamo, patrz, co ona mi zrobiła z fryzurą. No chyba nie udał mi się ten eksperyment z tymi włosami, ale możesz umyć głowę i jeszcze raz sobie ułożyć fryzurę. To nie jest problem. Nie wierzę w to, że Hania miałaś siostrę bliźniaczkę. No dobrze, chodź Amelko, jeszcze raz pokażę ci te zdjęcia. Chodź, siadaj. No zobacz.
O, tu jesteście we trzy. Widzisz? O, a tu zobacz dziewczynki, jak były małe we dwie. Już od dłuższej chwili cię wołam na obiad, bo mama zrobiła, a ty tu sobie leżysz i śpisz. Jesteś Ania czy Hania? Którą z bliźniaczek? Jakie bliźniaczki? O czym ty gadasz? Jestem Hania, przecież jestem twoją siostrą. Nie pamiętasz mnie? Co ci w ogóle odbija? A gdzie jest Ania? Wybudź się, Amelka. Idź już na obiad. I złóż ten leżak. To chyba był na szczęście sen.